Siemano ludzie, z tej strony Crater Games i witam was na kanale. Powracamy do naszego kochanego Rimolda, ale zanim zaczniemy, zanim odpauzuję grę i w ogóle, muszę wam powiedzieć o tym, co się stało ostatnio. Ogólnie dostałem Rage'a, to fakt, tylko że musiałbym wam wyjaśnić dlaczego. Wiecie, szkoła się zaczęła, w ogóle stres wrócił, matury wtrują dupę tym, jakby nie wiadomo co to miało być, w ogóle... Postanowiłem, że nagram film godzinę po tym, jak wrócę ze szkoły. Tak, to był sobie pomysł, ponieważ moja, powiedzmy, psychika nie była wtedy w stanie za bardzo, cóż, współgrać ze mną. Dlatego wyszło, jak wyszło. Więc sorki za to i mam nadzieję, że też nigdy się więcej nie powtórzy, bo rzeczywiście film wyszedł dosyć słaby, szczególnie ten koniec. No i to troszkę tak nie za bardzo wyszło. Druga rzecz, którą chciałbym z wami omówić teraz, to jest w drugiej kolonii. Więc widzicie takiego typa, co się nazywa Kolmae, czy jak to tam się mówi. I tak, to jest typ, który mi spadł z nieba, rozbitek. My go pojmaliście, możecie teraz to zobaczyć. My go pojmaliśmy i zawieźliśmy go tutaj. Tyle, że ja nie dałem wejść do niewoli, tylko dałem uratuj coś tam. Miejmy nadzieję, że on teraz się przyłączy do naszej kolonii, nie będę musiał z tym się pierdzielić zbyt długo i po prostu dojdzie. Kolejna rzecz. Znalazłem bardzo dobry sposób na to, żeby stworzyć super wielką ilość kolonistów. Jak widzicie, teraz tutaj mamy piątkę i tutaj mamy ósemkę. Jestem w stanie w ciągu jednego odcinka, czyli tam 30 minut załóżmy, czyli 40 minut nagrywania, jestem w stanie zrobić o 10 kolonistów więcej. Jak? Takie coś. Starożytne niebezpieczeństwo, co tak się nazywa. W środku znajdują się komory hibernacyjne, w którym śpią rozbitkowie, chyba się nazywa kosmiczni rozbitkowie, czy jakoś tak, no nieważne. Miesza z tym. Grunt, że oni tam leżą i gdy my tutaj wejdziemy i zabijemy to, co jest w środku, czyli między innymi skrabeusze albo te wszystkie mechaniczne cosie. Jak my to zabijemy, będziemy mogli w stanie otworzyć te komory. Tyle, że wtedy oni zaczną nas atakować. Nie wszyscy. Jak załóżmy jest 6 komor, to może nas atakować chyba maksymalnie 3 osoby. Więc, no cóż, z tym nie będzie większego problemu, ponieważ mamy takiego bagietę i w ogóle jego zarąbisty pistolet. Ale oczywiście nie chcemy ich zabijać. Gdy ich powalimy na ziemię i weźmiemy do więzienia, oni będą mieć trudność rekrutacji maksymalnie na 40%, to jest nic. Z naszym skillem, który niektórzy mają na przykład po 12 czy coś w tym stylu, to jest bułka z masłem, bym mógł powiedzieć. Oni dosłownie to w parę, wiecie, dni, nie wiem, 2-3 dni mam nowych kolonistów, więc tak, ale oczywiście pamiętajmy, że w takim czymś jest maksymalnie, czy w takiej wielkości jest może 8 komór tych hibernacyjnych, nawet nie wiem w sumie ile może być maksymalnie, nie sprawdzałem. Ale wejdziemy sobie w takie coś. I teraz sobie przybliżymy mapę i możemy policzyć ile tego dziadostwa tutaj wokół jest. Załóżmy, że średnio jest jeden na mapę. Czyli na takie coś, na takie kółko. Średnio jedna takie starożytne niebezpieczeństwo się znajduje. Okej, spoko, no ale jak my tam przejdziemy w ogóle, nie będziemy problemu, po prostu wyjdziemy jakieś pemimka czy coś. Pójdziemy na przykład do tej na górze, bo jest całkiem blisko. Oczywiście nie można zaraz przy tym ustawić kolonii ani nic, więc musimy troszeczkę daleko uciec. No i tam załóżmy będzie jedna komora, w sensie ten cały pokój, no i my tam to otworzymy, zabijemy, zrekrutujemy ludzi, wyślemy ich z powrotem tutaj, no i pójdziemy dalej. I w taki sposób będziemy mieć od cholery ludzi. I to mi się bardzo podoba. Ale oczywiście, żeby to zrobić, pierw musimy tutaj zrobić jakieś porządki z całym tym jedzeniem, które tutaj jest. Bo jest z tym problem, mamy bardzo dużo ziemniaków i w ogóle dużo jedzenia tutaj. Musimy to wszystko pozbierać, póki możemy i póki to się nie zepsuje całe. Więc manualnie, niestety, trzeba im to pokazać, żeby zrobili. Bo widzę, że im się tak po prostu nie chce. Potrzebne materiały, czy wam znowu metalu brakło? Tak, zdecydowanie. Więc musimy wam dać tutaj polecenia, wykopcie se to. Musimy nowe złoże metalu szukać, bo tutaj się niestety już skończyło. Jakieś takie super blisko, tutaj, wow, nawet praktycznie w domu to mamy. Więc za chwilę kogoś tu wyślemy, takiego healinga, bo on kocha kopać i w ogóle. A pan pająk, bagieta został właśnie do... zauważyłem, właśnie, zapomniałem też tutaj
powiedzieć wam, co tu się dzieje. Ogólnie mamy problemy takie, że jest cholernie gorąco na dworze i tutaj temperatura teraz jest 40 stopni. To fakt, to jest bardzo dużo, ale schowałem to, jest pod dachem, więc nie powinno się zepsuć najszybciej. Ale kazałem takiemu wewórowi, żeby zbudował tutaj klimatyzator i troszeczkę wolno mu to idzie. Wydawało mi się, że bardzo szybko to zrobi. Ma 37 metalu tylko, więc to naprawdę dużo czasu zajmie. Ale okej, cofniemy się do tamtej kolonii, ponieważ tutaj jest ogień. I ogólnie ktoś musi się zająć gaszeniem tego. W ogóle w tej kolonii też był ogień. Dalej jest? Dalej jest. Tutaj przyszła burza z piórnami. Bez deszczu. Dlatego to tak się dzieje. Ale widzę, że już nie. Tak się zapowiada, jakby miało padać. Więc może za chwilę nam się to uda i nie będziemy musieli się bronić przed ogniem. Ludzie, tu się pali. Naprawdę, tutaj musicie zająć się ogniem, to jak najszybciej. Więc myślę, że dwie osoby wyślemy, a reszta będzie tutaj zajmować się wynoszeniem ziemniaków. Oj, właśnie, ten typ doszedł. Zarąbiście. To było dosyć szybkie nawet. Siniak, radny, kłute, siniak. Dobra, to ziomek, tobie nic nie jest, ale ty jesteś, widzę, do dupy. Dobra, strzelanie masz. Dobra, nie jesteś do dupy. Masz dobre społecznie. 12 level i bardzo szybko się uczy. Świetnie, medycynę też jakoś tam pierdoma, ale to nie jest dużo. Homoseksualista. Ciekawe. Czyli ty zgaduję, nie możesz wynosić nic. Fajnie. Gotować chyba też nie możesz. Cokolwiek tutaj potrafisz? Myśliwy może żyć. To w sumie nie jest najgłupszy pomysł. Heling też jest myśliwym? Już nie musisz chyba ziomek być, tylko ten zostanie. O, właśnie, oczywiście zmieniamy nazwę, bo jakby inaczej. Więc bierzemy tutaj charakter i zobaczmy, co ciekawego wymyśliliście. Więc imię narodowego kolonisty to Zajax. Okidoki. Więc co ty typie potrafisz? Tak jak mówiliśmy, już będzie strażnikiem i myśliwym. Może nie będziesz nic artystycznego robić, bo to wszystko źle będzie wychodzić. Tutaj oczywiście ci zaznaczymy wszystko. I chyba tyle. Ty tam lepiej nie bądź lekarzem, zresztą żaden z was nie będzie. Bo wszyscy z siecie pałe. Oprócz tego, ten może być tam, jak będzie mu się chciało. Ale tak, gasi pożar. Możecie to zrobić rzeczywiście, bo tutaj za chwilę fest pożar się może zrobić. To powinno troszeczkę im zająć czasu, może nie za dużo. Najchętniej to bym bagietę kropnął tak w pystak. I może by się uspokoił, no ale najwyraźniej tak gra niestety nie działa. Szkoda, że nie ma czegoś takiego. Fajnie by było. I dobra, ludzie, teraz po kolei. Zbierzacie ziemniaki, wszyscy. Mam pająk. Tutaj też, aha, tutaj oczywiście nie może, ziom Czesław. Tutaj Heling dajesz. W ogóle, ile my tych ziemniaków mamy? Wygląda nam bardzo dużo. Ponad 3000 będzie. Więc tak, mamy troszeczkę jedzenia, przynajmniej w tej kolonii. Co jest bardzo dobrym pomysłem, ponieważ no cóż, będziemy mieć nowych kolonistów za niedługo. To jest na 100% potwierdzone. Więc potrzebujemy tutaj oczywiście więcej jedzenia. Bagieta, ty wynoś te ziemniaki, potrzebujemy tego. A w ogóle, tutaj, co z tym klimatyzatorem? Jest zbudowany, zarąbiście, więc teraz zmieszamy temperaturę do minus 19. Standardowo, tutaj minus 19 i tutaj też minus 19. Więc temperatura powinna spadać dosyć szybko. Mam też nadzieję, że nic się nie zepsuło po drodze, chociaż widzę bardzo mało malin, tylko 500. Ale nie bójcie się, bo tutaj mamy tego znacznie więcej. Ryżu 1000, no i tutaj kolejne 500 malin. Poza tym ten wheat plant tutaj się robi, jedzenie, znaczy ziemniaki tutaj też widzę, jest ich parę. Tutaj jeszcze trochę zostało ryżu. Tutaj też był ryż, ale już nie ma. Okej, nie jest najgorzej, bym powiedział. Ale tak, przydałoby się, gdyby ktoś zaczął tutaj budować, ale wam to idzie jak krew z nosa normalnie. Nie chce wam się za cholerę tego robić. Tutaj trzeba, przydałoby się też budować. Jest tu jakiś budowniczy, który po prostu jest budowniczym, nie stragarzy. No jest wewór, no ale co on robi? Transportuje. Aha, on będzie płytki teraz robił. To w sumie dobry pomysł, bym powiedział. Tutaj widzę Morfin i Biznes cisną z jedzeniem, więc jest spoko. A wy tutaj? Jak wam idzie znowu? Zobaczmy, nie sadź ziemniaków, już nie musicie sadzić. Po prostu zajmijcie się transportem teraz tego wszystkiego. A ty, Rzemczysław, rów ten klimatyzator tutaj. Halo, klimatyzator. Tego bardziej potrzebujemy. Duże ryzyko załamania, mistrzyni. Tobie co jest? Potrzeby. Gorąco. No, nie dziwię się. Faktycznie jest od cholery. Ile? 45 stopni. Wow. To zaraz można tego udaru słonecznego dostać, co nie jest dobrą wiadomością. A co z tym pożarem? No to za chwilę pół mapy się spali. No, dojdzie do grobu. Do grobów. Do cmentarza w zasadzie już. To nie jest
dobrym pomysłem, dobrym w ogóle wiadomością, w ogóle nie chciałbym, żeby to się stanęło, ale co już tam poradzić mogę. Strzelnie widzę, wynosi te itemy wszystkie, jak cegły. To jest świetne. Jest, mamy tkaninę, patrzcie, ile tkanin tu będzie. Więc za chwilę znowu manualnie trzeba będzie ludziom pokazać, żeby wynosili wszystko, co jest możliwe. W ogóle, czy mamy jakieś osobne miejsce na... Tkanina, tak, dobra, jest tutaj, to nie musimy się o to martwić. Tkanina będzie tutaj i najwyraźniej też tutaj. I tam skóra też jest. Dobra, olejmy ten pożar, może za chwilę przyjdzie deszcz, to wszystko gasi. Byłoby bardzo fajne, ale tak troszkę strasznie to jest. Dobra, pan pająk, tobie co jest? Dobre przyjemności, rzeczywiście. Macie tutaj takie coś, ale zabraniam wam za cholerę to robić. Dobra, więc jeszcze raz weźmiemy manualnie, pokażemy im, będą biegać jak cały czas w zasadzie, no i zbierać to wszystko, dopóki nie pozbierają tego do końca. A panu pająkowi ustawimy, żeby on miał troszeczkę relaksu dla siebie, na przykład tutaj przez 3 godziny, no i tutaj 2. Bo rzeczywiście ma tego dosyć mało. Idzie spać, on za Jaxem będzie spał najwyraźniej. Ja faktycznie nie mamy zbyt dużo miejsca tutaj do spania. Tutaj jakieś wyrko robili, ale chyba w końcu nie skończyli. A Ziomczysław... Dlaczego brakuje materiału? Przecież biegłe z metalem. Czy ten metal już jest? Nie ma metalu. Co ci odbija, człowieku? Nie, komponentów nie mam, dlatego spierdzielam coś. Więc rozkażemy tutaj... Wykopcie to. No i za chwilę tutaj przyjdą, miejmy nadzieję. O mój Boże, teraz to zauważyłem. Kręgosłup egzoszkielet Oriona. Ta mapka by nam się przydała. Chyba, że możemy to wyciągnąć. Nie wygląda na to. Ja w ogóle nie mówiłem wam. Zainstalowałem moda, który nazywa się We Care Less About Prisoners. To znaczy, możemy ją zabić i nasi koloniści będą mieli to gdzieś kompletnie. Co jest dla mnie przydatne, ponieważ ja chciałbym powoli zacząć takich ludzi jak ona zabijać. Jakkolwiek to już mówię. Ponieważ ma 99 trudności rekrutacji, jest to niemożliwe, żeby ją zrekrutować. Wow, bzyt poszedł. Okidoki, więc trzeba ogarnąć znowu ludzi i on wyraźnie agent nie może gasić nic. Więc zawołamy po prostu manualnie jak zwykle ludzi, żeby tutaj nie poszli. Morfin też nie potrafi, ale nie, wracaj mi tu. Biznes, potrafisz gasić pożar, więc pójdziesz wętrzu, pójdziesz może na zewnątrz, żeby tam się też nie zajarało i koper pójdziesz także do środka. Okej, okay, i naprawić ten kabel za chwilę. W tym miejscu. Dobra, 130 stopni, dacie za radę, nic wam nie będzie przecież. Tylko ogień. Fale gorące się zakończyły, no w końcu. Bardzo dobra wiadomość. To ja, potrzebujemy tego kabla, inaczej nici z prądu będzie. Jak na złość. Tak więc musimy Wewura obudzić niestety i powiedzieć mu, żeby zajął się pracą nad tym metalem. Oj, mięso zaczęło gnić, ale to tutaj. O! Tutaj niby też jest 31 stopni i w ogóle... Nie, musimy zbudować ten klimatyzator. Jak to zbudujemy, powinno być wszystko ok, więc ludzi, myślę, zaczniemy już powoli budzić. Ciebie zaproszę tutaj, Heling tak samo pójdziesz i tyle. Więc idźcie to wykopiecie i stworzycie mi klimatyzator, potrzebujemy tego bardzo. No właśnie, jak widzieliście, mamy 0,5% szansy, żeby tą babkę zrekrutować, co jest niemożliwe, za mało według mnie. Więc będziemy powoli ją zacząć torturować, tak jakby, chyba że sprzedamy ją gdzieś, to też jest dobry pomysł, nie? Okej, Ziomczysław wruszył do budowy w końcu klimatyzatora. Widzę, że też komponenty stąd weźmie, to nie rozumiem, co był jego problemem. Aha, najwyraźniej... W naszym ciągu mamy za mało tego? To jest jakieś dziwne. Niestety, to powiem wprost. Scaling nie jest prostego dania, tak samo jak Ziomczysław. Idziecie tutaj, będziecie kopać mi, dopóki tego całego metalu nie wydobycie mnie stąd. Aha, bo ty wszystko kradniesz, jest taki badziew. Okej, okay, to ty to zostawisz w takim bądź razie, nie będziesz nic mi stąd kradł. Dopóki Ziomczysław nie weźmie i... metalu stąd nie wyciągną. Jej, mamy klimatyzator, może być, teraz dajemy szybko na minus 19 stopni. No się już nic nie psuło w środku i tutaj temperatura już powinna spadać, musi spadać, jak nie spadnie to będzie dupa.
Tutaj spada dosyć mocno. Tutaj nic a nic. Nie, jeszcze jeden musimy chyba najwyraźniej zbudować. No, to trochę lipa. A tutaj jak tam w tej lodówce? Minus 18. Dobrze, może być. A poza tym tutaj już nie ma fali gorąca. Jeszcze lepiej. Co z tym ryżem? Ludzie, musicie to zacząć wynosić. Jak wy tego nie zaczniecie wynosić, to jest lupa. Taka dosyć wprost mogę to powiedzieć. Oni ciągle coś wynoszą, ale oni wyniosą takie niepotrzebne rzeczy, jak fragment marmuru, a ja bym musiał im na przykład rozkazać, by ryż zaczęli wynosić. To jest bardziej potrzebne, więc niestety, ale znowu obudzimy wszystkich i tak dalej. I zajmiecie się transportem tego, co jest najważniejsze, bo najwyraźniej nie bierzecie priorytetowo tego, co rzeczywiście jest. Co jest dziwne, nie wiem, czy to jest zbagowane, bo zwykle pamiętam, że oni to wynosili. Nie było z tym problemu, ale teraz najwyraźniej fragmenty kamienia są bardziej ważniejsze niż jakieś inne. O nie, wewór nie ma tej maski, co miał od początku gameplayu, w ogóle od początku serii. Wow, teraz wygląda jakoś tak dziwnie. Dobra, my musimy powoli swoich kolonistów przyzwyczaić do tego, że będziemy za niedługo mieć po prostu więcej takich kolonistów. Tak więc musimy zrobić pemmim camp. Po co? Bo będziemy dużo transportować. W tym odcinku myślę nie będziemy, a w sumie moglibyśmy otworzyć już pierwszą komorę i w ogóle wpuścić tam parę osób. Ale my mamy ten problem, że oni nie chcą za cholery zbierać tego ryżu. Może dlatego, że po prostu im cały czas każe robić co innego. Może to jest fakt, może nie. Ten na przykład trawę wycina z jakiegoś powodu, co ty, gdzie ty idziesz. To będziesz robił, to może zablokuje wam to, to nie jest na chwilę obecną potrzebne. Po prostu tutaj zajmiecie się tym, a może po prostu komuś manualnie, ktoś, kto jest mało potrzebny, rozkażemy, żeby zaczął wynosić to wszystko. Na przykład kostek. Kostek mógłbyś tu zacząć robić, rolnictwo ci odłożymy na drugi poziom i tutaj też właśnie zablokujemy to wszystko. Z kostek zajmij się transportem tego. Jezus Maria, on tutaj będzie przychodził do pochówku robił. Nie robicie, nie róbcie nic takiego. To jest nam zbędne. Tutaj leży długi nóż, który jest zbędny. To byś mógł tutaj przyjść, kostek i to wytransportować, bo to może się nawet przydać. Granaty odłamkowe. Tak więc wy się zajmiecie tym, co musicie. Jak na przykład właśnie takie coś. No i Heling powinien się za chwilę zająć po prostu budową, znaczy kopaniem tam skały. Zajax, a ty konkretnie co ty miałeś być myśliwym? A ty masz broń w ogóle jakąkolwiek? Granaty odłąkowe ci za chwilę damy. Nie, to jest słaby pomysł. Magieta, charakter strzelaniu 9, a ty też masz 9. Magieta, teraz jestem zajęty czymś innym, więc tobie oddamy, myślę, Zajax broń, którą Magieta posiada. I pójdziesz polować. Ty cały czas leżysz w tym łóżku, a to w zasadzie już nic nie jest. Z tego udaru to faktycznie jest problem, ale to będziecie po prostu musieli przeżyć. O no nie, Lidch chce uciec, tam Lilith. Ja może Zajaxa nie będziemy budzić, bo on ją tam zabije, dosłownie. A babka by ona się mogła przydać jakiś tam, powiedzmy, stopniu, ma paskudne otoczenie i w ogóle. Faktycznie coś takiego mogło się zdarzyć. Ona jest też bardzo mocna, więc może jednak Zajaxa budzimy, bo i tak ma 99 trudności rekrutacji, więc dużo nam tutaj nie pomoże. Bagieta będzie... Ale Meister będzie naprawiał te drzwi, dopóki ona tam, nie wiem, nie przestanie mieć swojego załamania. To by było dobre w sumie, ale Bagieta, weź tam odsuń się. I myślę, że Mczysław też tam pójdziesz, uciekniesz. Tylko otworzy sobie te drzwi, no to ludzie zaczną strzelać. Chyba, że właśnie to przeszło? Nie. Niestety nie. I otworzyła. Uuu! A broń strzela za szybko coś. Co, nie podoba mi się to, wiecie? Bo ona powinna strzelać co sekundę. Chyba, że ma jakiś tam, nie wiem, czas celowania. Jakby w ogóle to nie chciało. Wiecie. Chyba, że to właśnie... Bo to według mnie nie strzela co pół sekundy, czy tam nawet sekundę. Co strzela ja co jakieś, nie wiem, ćwierć sekundy? To jest... Więc nie wiem co z tym chodzi, ale strzela coś za szybko. Jaj, teraz ona co ma? Jakoś promieniowa, o Boże, roztrzaskane. Udar słoneczny poważny. Faktycznie. Będzie taki problem z tym teraz.
A, bierzemy ją do niewoli. Bierzemy. Aha, nie ma pokoju dla więźniów oczywiście. Jest taki problem, że nie mamy w ogóle miejsca na nią, więc postawimy ją w starej lodówce. Trudno. Kostek, weź do niewoli, no i reszta możecie iść sobie gdzie tam chcecie. Trzebałoby się też tutaj posprzątać, zbudować drzwi z powrotem i tak dalej, i tak dalej. Może w końcu się tym zajmą, nie wiem. W ogóle mają zaznaczone tutaj cały wielki las, ale chyba... No cóż, dużo rzeczy naraz robią tak naprawdę. Więc rzeczywiście to może być problem. Ale no cóż, będziemy musieli się ogarnąć tak czy siak. Ale tak, ja zajmę się już tutaj, myślę, powoli tym, co chciałem robić od początku odcinka, to znaczy wchodzić do tej komory tutaj. Więc lecimy z tym, myślę. No i patrzcie, jakiś dziwnym przypadkiem jak zwykle deszcz pada, gdy jest pożar. To jest właśnie fajna fizyka, czy tam mechanika w ogóle Grimolda, że deszcz pada, gdy kompletnie nie mamy żadnej szansy. Śmiertelna choroba najwyraźniej jeszcze ktoś ma. Czy ją leczymy, czy nie? W sumie moglibyśmy ją kiedyś tam sprzedać, więc fajnie by było ją uleczyć, więc... Ja, Czesław, standardowo chyba będziesz... chwila. Zajax będzie leczył coś? Co? Chyba coś się chyba bugnęło. Czy rzeczywiście Zajax będzie coś robił? Karmi, no to nie karm, to już trzeba ją uleczyć, halo. Zajmie się leczeniem. Widzę, Czesław za chwilę poleci. Tam widzę 10 leków leży po drodze, więc... A, masz szansę przeżyć? Chyba masz jakieś tam... Już mocno dostała, to fakt. Z tych wszystkich broni. MRX, czy jak to tam się nazywa, MR coś tam. To jest... Taka ciekawostka. Okej, wiecie co? Chciałem pozwolić im, żeby oni sami manualnie to zrobili. Żeby, wiecie, po kolei lecieli, ale cię nie da. Więc będziemy rozkazać im całą noc, żeby wynosili wszystkie ziemniaki, jakie są z tego pola, ponieważ one się znowu psują. Tak samo w tej kolonii. Tutaj jest pełno ziemniaków, które nikt nie wynosi. Więc zajmijcie się transportem tego, nie dam wam spać. Nie dam. Musicie wynieść wszystko, potem pójdziecie spać, bo to jest bez sensu według mnie. Zajmują się jakimiś pierdokamieniami, zamiast się zająć prawdziwymi rzeczami. Takimi potrzebnymi do przeżycia. A oni zajmują się jakimś wynoszeniem gówno kamieni, co... Bez sensu. Poza tym tutaj te tkaniny należy, które też muszą pozbierać, więc oni rzucą się na te wszystkie ziemniaki. Ziemniaki zrobią i będzie fajnie. Teraz tak, bagieta. Dalej, zajmujecie się dopóki nie zapełnicie całego tego, całej tej lodówki. Albo po prostu pola braknie. Fala gorąca zakończyła się. Może być, to jest całkiem dobra wiadomość. Zmiana to faktu, że i tak manualnie trzeba im pokazywać, żeby nosili ziemniaki, bo temperatura poza tym tak dobija. Wiecie, rośliny w ogóle, poza tym deszcz pada. Też nie jest z najlepszą wiadomością dla roślin i takich innych pierdów, które mogą się na dworze zepsuć, więc... No, trzeba będzie to przeboleć niestety. Okej, całe pole stąd pozbierane. Przerzucimy się tutaj, czy pozbieraliście wszystko, co mogliście? Oczywiście, że nie. Więc zajmiecie się po raz kolejny transportem wszystkiego, co tutaj jest. Więc was zaproszę wszystkich tutaj. I teraz stąd cały, powiedzmy, ryż. Dobra, to są resztki, których nie trzeba na szczęście wynosić. I wy zajmiecie się transportem tkaniny. Tkanina też jest cholernie potrzebna. Więc wy idźcie po te ziemniaki. No a reszta pójdzie po... tkaninę, no i teraz tkaniną się zajmiemy. Okej, cała tkanina także została już... Oj, warg atakuje kogoś. Zajax, da sobie radę? Nie, nie uciekaj, strzelaj w to. No to było easy. Teraz możesz się... Aha, oczywiście nie możesz. Dałem mu, żebym był myśliwym. I najwyraźniej jak zabije coś, tak wiecie, gdy nie jest myśliwym, to tego nie możesz transportować, ale jak zabije to sam, to nagle może transportować. Więc śmieszna sprawa. Ale wytransportują wszystko, co muszą, oczywiście pan Pająk tutaj będzie robił jedzenie tak dosyć szybko, miejmy nadzieję. Chociaż mu to słabo dosyć idzie, gotowanie 5, nie rośnie w ogóle. Troszkę słaba sytuacja. Ziomczysław, gdzie ty jesteś? Halo? Kolego? Leczysz, dobra, ty możesz tam leczyć.
a nie iść spać. Jak potrzebuję materiałów? O co z tym chodzi? Dobra, najwyraźniej musimy anulować parę rzeczy, ponieważ taki healing kradnie na stop materiały. Całą tą podłogę nie, to jest drewniana, tutaj też jest drewno. Coś, co jeszcze metal potrzebuje? Chyba nie. Nie wiem, o co ziom czasowy w ogóle chodzi. Healing, nie idź spać. Idź, może tutaj zajmie się teraz kopaniem tego, w ogóle wszystkim. Całej dwójce. Kostek, dobra. Kostek to, bo tam salamance może dostawać. Wykopcie tą... Poluje Rzymczysław? Wow, chwila. O co chodzi? Okej. Kostek tutaj widzę idzie. Walczy wręcz z niedźwiedź Grizzly, to jest bardzo dobry pomysł. No dobra, to teraz... Ej, nie strzelaj do siebie. Halo. Możecie uciekać co najwyżej. Bo on was nie trafił. Derp, co tutaj się dzieje? O co z tym chodzi niekiedy? O, widzę, że Bagieta się rzucił do budowania klimatyzatora. Bardzo dobry pomysł. Okej, najwyraźniej prądu jeszcze nie ma w tym, więc taki peszek... Ej, bo on w ciebie zaraz zacznie strzelać. Co ja teraz mogę zrobić? To jest dobre pytanie. Nie wiem, schować go za skałą na przykład. Będzie miał gorszą celność wtedy. Dobra, może być. Nie chciałbym też go zabijać, bo to by było straszne. Po prostu was puszczę. No dobra, więc troszkę nie wyszło jak zwykle. Tak mogłbym powiedzieć. Mieliśmy takie parę rzeczy, które nie były związane z moim planem, ale w następnym odcinku na 100% wchodzimy tutaj. Będziemy musieli zbudować, nie wiem czy zbudować, czy po prostu walnąć jakiś pokój, w którym będziemy mieć i więźniów, i po prostu ludzi, którzy będziemy mogli trzymać. Tak więc... zobaczymy się w następnym odcinku. Zobaczymy, co będzie się działo z tą komorą. Mam też nadzieję, że nie będzie tu jakichś, wiecie, 10 stonóg mechanicznych czy coś w tym stylu, bo to by było fatalną wiadomością i byśmy tego za bardzo przeżyli. Więc mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. Jeśli tak, to zostawcie lajka w górę. Bardzo bym się ucieszył. Ze subskrypcji jeszcze bardziej. No i widzimy się w następnym filmie. Trzymajcie się. Cześć.